moi drodzy, w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczęłam tak trochę nietypowo, bo składałyśmy z mamą narożnik, który przyszedł. Nie wiem, czy pamiętacie? W ogóle nie wiem, czy wam mówiłam, że sprzedałam tak w sumie, bo wystawiłam i sprzedaliśmy narożnik, ten stary, który był. No i kupiliśmy nowy z Ikei i dzisiaj właśnie przyszedł. No i złożyłyśmy go z mamą, zaraz wam mogę pokazać w sumie na dół, jak zejdę, jak on wygląda ostatecznie. W każdym razie taki był mój poranek, teraz się już zbieram do Krakowa, właśnie pakuję sobie tutaj wszystkie rzeczy. Trochę tych rzeczy mam, więc zbieram te wszystkie rzeczy. Trochę ich jest, no bo właśnie te prezenty, ogólnie jakieś torebki. Też przyszły mi dzisiaj dwie paczki z sukienkami. Planuję nagrać taki fajny film na w tematyce już sylwestrowej trochę. Nie mogę się ułożyć, coś niewygodnie mi. I no i wszystko muszę to zabrać do Krakowa, także pakuję się i jadę. Niesamowicie pada śnieg na polu. Naprawdę. I to jest tak... O, przestało? Przestało. Ale przed chwilą tak z 2 godziny już dobre padało. No i trochę napadało, ale dobrze, że przestało, bo... No bo wiecie, jak się jedzie autem, to tak średnio. Ale przestało. Dosłownie momentalnie przestało. W momencie. Szok. Szok i niedowierzanie. Także trochę tego śniegu mamy. Fajnie, bardzo ładnie. Tak jest biało, zrobiło się. Dobra. A ja teraz się zbieram i lecimy. Jeszcze chcę zajechać sobie do jednej drogerii, gdzie mogę znaleźć lakiery do paznokci z Golden Rose i sobie coś kupić. Tak, bo te czerwone, które mam... Trzymają mi się. Dzisiaj przy tym narożniku, wiecie, troszkę się pomęczyłam, więc z tego mi tutaj trochę odprysło, ale naprawdę, jeśli chodzi o takie użytkowanie i tak dalej, to naprawdę spoko, więc postanowiłam, że sobie kupię tak. No, przede wszystkim chodzi mi o ten top, żeby sobie go kupić, no i jakieś 1-2 kolory czerwone oczywiście, więc zajadę sobie jeszcze do tej drogerii, a tak to pojedziemy do Krakowa, żebym jeszcze zajechała, jak będzie w miarę... No w sensie, żeby nie było ciemno, bo na Zakopiance jest tak średnio w zimie, jak jest ciemno. W sensie jest takie jedno miejsce, gdzie są mgły i już nieraz jeździłam tak, że po prostu nic nie widziałam. I jak na złość zawsze byłam pierwsza, nikt przede mną nie jechał, wszyscy za mną. No i gdyby nie nawigacja, ja czasami patrzyłam, była taka mgła nieraz, słuchajcie, że ja drogi nie widziałam i mniej więcej się kierowałam po nawigacji. Serio, czyli jak był gdzieś zakręt lekki, no to ja też starałam się zakręcać. To było szalone. No ale jechałam nie patrząc na drogę, tylko na nawigację, bo czasami było tak lepiej. Takie mgły są naprawdę, że nic kompletnie nie widać. Także wtedy miałam trochę lekkiego stracha. Ale okej, udało się, dojechałam wtedy też bez problemu. No dlatego nie chcę już, wiecie, jechać w taką porę, kiedy takie mgły są. Ale to są tak pod wieczór trochę, a na razie jeszcze jest jasno. Dobra, zwijam się, bo już gadam i gadam. Okej, moi drodzy, właśnie dotarłam do domu. Byłam w tym sklepie, kupiłam lakiery, nie wiem czy nie jesteście za ciemni, znaczy ja czy nie jestem tutaj trochę za ciemna. I wzięłam w sumie 4, ale w tym mam top coat, to są wszystkie w ogóle lakiery z Golden Rose. I wzięłam taką czerwień, zastanawiam się, czy to będzie taka czerwień, którą mam na paznokciach, czy to będzie bardziej malinowa czerwień. Ale to się przekonamy i to jest numer 11, dlatego też, jeżeli to by była malinowa czerwień, to wzięłam taki burgund trochę, już takie bordo bardzo i to jest 29 kolor. I wzięłam jeszcze klasykę, czyli czarny kolor, 35. Także dzisiaj pewnie sobie poprawię, bo po rozkładaniu tego narożnika to tutaj w prawej ręce nie jest za ładnie. No ale wiecie, to jest kwestia max godzinki już z wyschnięciem, z zmyciem tego starego i tak dalej, i tak dalej. I też na stopach muszę, bo na stopach też mi odpadła cała hybryda, więc zastanawiam się, czy to jest problem moich paznokci, bo na stopach nigdy nie miałam problemu z odpadaniem hybryd. Czy to był problem bardziej w bazie i w lakierach? Bo nie wiem, o co chodzi. Ale okej, otwórzmy sobie kalendarze, przecież mamy tyle zaległości. I ten kalendarz książkowy też dzisiaj nie otwierałam, bo wczoraj otwierałam, to wam pokazywałam na wcześniejszym vlogu, ale dzisiaj jeszcze nie otwierałam, no i balę mamy.
dosyć sporo zaległości. Dzisiaj 11, także mamy 11 numer i mamy książkę Spełnione życzenia i też sugeruję, że to jest jakaś książka świąteczna. Czy wierzysz w magię wigilijnej nocy, czy szept twojego życzenia przemienił się kiedyś w rzeczywistość? Także tak, typowo świąteczna książka, kolejna i zapewne nie przeczytam wszystkich tych świątecznych książek, więc zostawię sobie część na następny rok pewnie. Balea. Balea była nieotwierana w sobotę, tak? Tak, w sobotę. W sobotę był 8, bo 7 otwieraliśmy, to pamiętam, a 8 nie. Także 8 mamy tutaj, widać wszystko, widać. I, o, mamy tonik. Nigdy nie miałam toniku z Balea, więc... Przetestuję, z chęcią przetestuję, także taki malutki tonik, zaraz wam pokażę wszystkie z bliska te miniatury. Dalej, 9, tutaj. 9, mamy maskę. Chyba do twarzy? Ale nie wiem, nie jestem pewna. Przekonam się, jak sprawdzę dokładnie. W każdym razie tak, taka jest dwuczłonowa, w sensie na dwa razy tak jakby. 9, 10, ale zaległości. I tu mamy żel pod prysznic. Spoko, bo takie właśnie próbki. No takie miniatury fajnie się zabiera na wyjazdy. Teraz jak byłam, to też kilka sobie takich wzięłam. I 11, czyli dzień dzisiejszy. Co za duży produkt, zobaczcie, mega duży, zaraz wam pokażę zresztą z bliska. I jest to balsam do ciała bodajże. I mamy tutaj balsam do ciała, tonik, maska i żel pod prysznic. Spoko, już taki full zestaw na wyjazd. Dobrze, Milka i Chupa Chups. Otwieramy. Może otworzę po prostu Chupa Chups, bo w Milce to jest nic nadzwyczajnego. A zobaczymy, co mamy tutaj właśnie z Chupa Chups. Czyli tak, 8 nie był otwierany. 8 mamy znowu tą gumę balonową, tylko tym razem mamy czerwoną, nie może ona wylecieć. W Chupa Chups znalazłam gumę balonową, truskawkową. Znalazłam takiego lizaka. A, to jest chyba z gwizdkiem. Chyba lizak, tak mi się coś wydaje. Szoka znalazłam srebrnego i zwykłego lizaka jogurtowo-truskawkowego. No i Milka, no to Milka, zaraz sobie otworzę i zjem. Także całkiem spoko, jestem pozytywnie zadowolona. Jestem zadowolona, jak można być negatywnie zadowolonym. Z Balea, bo naprawdę niezłe kosmetyki. Takie podstawowe, ale właśnie idealne do zabrania. Świetne, bo żel pod prysznic, tonik, masło do ciała, super. Takich produktów naprawdę potrzebujemy, prawda? Mamy kolejny dzień, więc czas sobie odpakować kalendarze, ale mi zimno. Także może zacznę od tego kalendarza adwentowego, bo to jest bardzo coś małego na dzisiaj. Zgaduję, że jest to jakaś zakładka do książek, także się przyda na pewno, jeśli to oczywiście to. Ale muszę to odpakować pierwsze jakoś. Okej, słuchajcie, jest to coś takiego i sugeruję, że jest to zakładka po prostu do książki, bo nic mi innego nie przychodzi do głowy, szczerze mówiąc. Tak, książkowe wieczory u Kathy Handmade with Love. Także bardzo fajnie by to miała taką porządną zakładkę do książek, bo przeważnie sobie zakładam albo tą okładką, bo czasami są też takie książki, ale po prostu wkładam coś tam, nie wiem, jakąś kartkę czy coś, także spoko, bardzo fajnie. I drugi kalendarz na dzisiaj, Balea, i dzisiaj mamy już 12, słuchajcie, jesteśmy już na półmetku. Ja dalej tak średnio czuję święto, znaczy czuję, że one już będą, że Wigilia będzie za półtorej tygodnia, za półtora tygodnia. To się odmienia. W każdym razie, no nie jest chyba to aż tak jakoś jak było temu. Chyba bardziej czułam to odliczanie do świąt i tak dalej. Dobra, co to jest? To jest fus maskę. A co to jest fus? Zaraz sobie sprawdzimy. Czy to mi trochę przypomina stopy. Tak, fus to są stopy i mamy maskę do stóp.
Więc spoko. Teraz na zimę się przyda coś takiego mocno nawilżającego do tych naszych stóp, bo czasami są przesuszone i szorstkie w ogóle, w ogóle. I słuchajcie, dostałam jeszcze paczkę dzisiaj. Paczkę od Bio Tassos. Nie wiem, czy tak się dokładnie czyta tą firmę, nazwę tej firmy. W każdym razie dostałam tutaj takie coś. Takie coś, co to jest? To jest anti-wrinkle face mask, czyli przeciwzmarszczkowa maseczka do twarzy w płachcie. I mam jeszcze face scrub, taki dosyć spory jak na face scrub, bo mamy tutaj 100 ml. Jeszcze coś? Nie, to wszystko. Także mam to i to, a to jest, o, sól do kąpieli. Donkey milk, donkey, to jest osioł chyba, prawda? Chyba tak. I mamy w takiej fajnej jakby, o, to tutaj mamy opakowanie, a w środku jest ta sól, w sumie nie wysypana, więc ja ją wysypię sobie tutaj do środka. I bardzo fajne w ogóle opakowanie na właśnie sól do kąpieli, bo jak trzymamy sobie takie coś pod prysznicem, to wiecie, nic nam tam się nie moczy, opakowanie się nie psuje, nie rozmacza się, Nie wiem, czy to już powiedziałam. W każdym razie bardzo fajne, także na pewno wykorzystam sobie później, jak już skończy mi się ta sól, to wykorzystam sobie to opakowanie na inną sól do kąpieli. Także co? Może dzisiaj sobie przetestujemy te kosmetyki, co? Zrobimy sobie skrab do twarzy, peeling twarzy. W sumie dawno nie robiłam peelingu, więc się na pewno przyda. Później sobie może nałożymy tą maskę. I to jest maska też z mlekiem z osła. Znaczy mlekiem osła, nie mlekiem z osła. I z olejem arganowym. No i ta sól, którą muszę sobie tutaj wysypać. I moi drodzy, razem tutaj z przesyłką dostałam informację, że po wpisaniu hasła kuferek czekolady na ich stronie, podlinkuję wam w opisie, macie 10% na zniżki na wszystkie produkty w sklepie, więc całkiem spoko. No zobaczymy, jak się sprawdzą te produkty. Dzisiaj sobie je przetestuję i wam powiem. Okej, okay, jestem już po kąpieli, zresztą jak chyba można zauważyć, świecę się od kremu jak słońce, słoneczko, jak lampa. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o kosmetyki, to użyłam tej soli, jak mogliście zauważyć. I powiem tylko tyle, że ma mega, ale to mega intensywny zapach róży. Więc jeżeli ktoś uwielbia zapach róży, różane kosmetyki i tak dalej, to jest strzał w dziesiątkę dla niego, bo naprawdę, odkąd wrzuciłam tą sól do wody, to czułam non-stop tą różę. Ja za różą nie przepadam, ale wykąpałam się, jest okej, nie było źle. W każdym razie, jeśli chodzi o działanie soli, to wydaje mi się, że jest w miarę taka jak wszystkie inne sole. Plus oczywiście też nie czuję nadal ściągnięcia skóry po wyjściu z wanny, bo jeszcze sobie nie kremowałam, nie balsamowałam się po prostu. A jeśli chodzi o ten scrub, peeling do twarzy, to akurat tutaj jestem bardzo zadowolona, bo to jest peeling drobnoziarnisty, który można używać spokojnie na co dzień, jeżeli ktoś nie ma wrażliwej skóry. Przepięknie wygładza twarz. O matko, jak to dobrze wygładza twarz, to jestem w szoku. Mało który peeling tak dobrze wygładza mi skórę twarzy. Jest naprawdę mega, mega wygładzona i też nawilżona właśnie chyba przez to mleczko, bo nie czułam ściągnięcia na twarzy, nie czułam nic takiego negatywnego, także jak najbardziej na plus. Oczywiście będę dalej testować, ale tutaj mamy też ten olejek arganowy, przez co no właśnie możemy, wiecie, nie czuć tego ściągnięcia. Bardzo, bardzo fajny peeling do twarzy, drobnoziarnisty, pięknie pachnie. To też muszę przyznać, że naprawdę zapach jest przyjemny, taki inny trochę, ale bardzo, bardzo przyjemny, tak jak zresztą już powiedziałam. Także polecam, bo bardzo fajny peeling i duże opakowanie, drobnoziarnisty, delikatny, a zarazem złuszcza, nawilża, mega wygładzona skóra, bomba. Super. Dobra, a ja się na dzisiaj już żegnam z wami. Pewnie się przywitam z wami jutro, bo rano wstaję na
zajęcia. Dzień dobry moi drodzy, w kolejny dzień. Ja już się z wami witam w domku, bo otworzymy sobie kalendarze. Zaraz się biorę w ogóle za nagrywanie filmu, bo światło jest beznadziejne dzisiaj. Po prostu nawet go nie ma. Jest tak ciemno, więc pewnie będę musiała się wspomóc lampą, czego bardzo, ale to bardzo nie lubię. No ale wyjścia mieć nie będę. Dopijam sobie herbatkę. W sumie nie jestem głodna, żeby jeść jakieś śniadanie, ale czekoladkę sobie zjem, no nie? Dobra, dzisiaj mamy który? 13 chyba? Więc grzebię za 13. I mamy dzisiaj książkę. Zaraz sobie otworzymy i zobaczymy, co to za książka. I jest to książka Randka pod Jemiołą. Bardzo chciałam tą książkę, bo jakoś tak przykuła moją uwagę okładką. Agnieszka Olejnik, czyli znowu polska autorka. I znowu kolejna książka, taka świąteczna, w klimacie świątecznym, więc super, ale no nie, ja nie przeczytam ich wszystkich, bo nie ma opcji po prostu, żebym zdążyła przed świętami przeczytać książki, jak ja nadal czytam tą pierwszą, którą zaczęłam, taką świąteczną. No po prostu nie ma za bardzo kiedy stać. No ale nic, może w sumie takie, wiecie, zimowe bardziej, a nie typowo świąteczne książki można spokojnie jeszcze czytać w styczniu i w lutym, jak jest ten taki klimat. No bo bez sensu czytać takie książki w lecie, przynajmniej ja mam takie wrażenie. W każdym razie bardzo fajnie, kolejna książka idzie na półkę. Już mam ich sporo, naprawdę. Balea teraz. Balea 13 jest tutaj. Otwieramy. Au. O! Coś wielkiego wyskoczyło, szampon do włosów. Jeśli chodzi o szampony do włosów z Balea, to ja już testowałam, bo miałam ich kilka i są spoko, takie normalne. Jeżeli ktoś nie ma wymagających włosów, to myślę, że szampony z Balea się powinny sprawdzić. Już mi coś tutaj odpadło. Nieważne. W każdym razie 50 ml, więc całkiem spoko. Znaczy spoko, zależy od długości włosów, słuchajcie, bo ja naprawdę muszę dużo nałożyć tego szamponu, żeby mi się całe włosy spieniły. Ale jeśli ktoś ma krótkie włosy, albo no, przynajmniej krótsze od moich, no to myślę, że taka tubka starczy mu na dobrych kilka razy. Czekoladki z Milki w ogóle mam zaległe, bo nie otwierałam ich, jak przyjechałam tutaj do Krakowa, więc mam ich sporo. Już zmieniłam, którą ostatnią otworzyłam, chyba 11, a dzisiaj już jest 13, więc troszkę, troszkę ich mam. W ogóle tutaj na dole była już 8, a 8 grudnia już mieliśmy, więc był Mikołaj. Jakby co, nie zjadłam go jeszcze, bo wiecie, nawet tych małych czekoladek nie jem na bieżąco, więc na razie ten Mikołaj sobie tutaj posiedzi, ale na pewno zostanie zjedzony przeze mnie spokojnie. To co, dzisiaj tylko te dwie rzeczy w sumie. No tak, no bo wczoraj otwierałam. Dobra, ja się biorę do nagrywania, słuchajcie, żeby jeszcze złapać to naturalne światło, chociaż wątpię, żeby mi się udało, bo teraz mam pozaświecane wszystkie światła w mieszkaniu i jeszcze siedzę przy oknie, a i tak widzę, że światło jest słabe. Więc niestety, ale będę musiała się wspomóc lampą. Nie lubię, nie lubię, bardzo nie lubię. Film już nagrany, moi drodzy, jak widzicie zresztą. Pewnie się domyślacie, co to był za film. On już jest na kanale w sumie, więc możecie sobie zajrzeć. Plus tam jest też konkurs, także zapraszam, o ile on już nie wygasł, bo ten vlog wchodzi i generalnie jest dosyć dużym opóźnieniem. No ale tak mam zaplanowane filmy, więc trudno. Nagrałam już, właśnie wyłączyłam lampę, już mi tak jest ciepło od tej lampy. Więc ja się przebieram, bo jestem jeszcze w tej sukience pięknej, która zresztą właśnie była do wygrania lub też jest nadal do wygrania w tym konkursie. Coś tu miałam? Czy mi się tak wydaje? W każdym razie zbieram się i idę chyba do sklepu sobie kupić troszkę jedzonka, a później muszę tu posprzątać, bo jednak chole mierzone robią dosyć dużo bałaganu i wiecie, zawsze gdzieś tam jakieś śmietki są po ziemi, więc chcę odkurzyć na pewno. W sumie chyba tylko odkurzyć, ewentualnie sobie umyję podłogi. I tyle z nagrywania dzisiejszego. Wieczorem jeszcze będzie live na na Instagramie Ezebry. Ezebra.pl, będę robiła tam live'a, więc no was już nie mam jak zaprosić, bo już oglądacie po, ale dam wam znać też na Instagramie swoim, więc mam nadzieję, że niektórzy z was tam byli i oglądali, wspierali mnie i tak dalej. Na razie się nie stresuję, ale wydaje mi się, że jak przyjdzie godzina 18, bo chyba o 18 zrobię tego live'a, no to zacznę się stresować trochę. Ściągam szpilki, ała, moje nogi, bo miałam właśnie szpilki założone do nagrywania tego filmu, żeby te sukienki, wiecie,
ładnie się prezentowały na mnie. Coś jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, no i czekam właśnie na paczkę z Zebry, bo potrzebuję kilku kosmetyków do tego live'a. Więc tak, czekam na kuriera, ale chyba wydaje mi się, że przejdę się do tego sklepu i kupię sobie coś na obiad. Mam ochotę na kurczaka w sosie takim ziołowym, śmietanowo-ziołowym z ryżem. Tak, mam taką ochotę. Więc muszę sobie kupić jakieś zioła. Nie wiem, może kupię pietruszkę. Co jeszcze tam kupię? No zobaczymy w ogóle, co będzie, prawda? Śmietanę mam, no i przyprawy mam. Więc generalnie tylko te zioła do tego sosu mi są potrzebne, ryż też jest, także spoko. Dobra, słuchajcie, sprzątam tu, troszkę ogarnę, posprzątam te sukienki, no i idziemy do sklepu. Jest takie mleko na polu, nie wiem, czy to mgła, czy smog, nie wiem, ale no jest taka mgła, no i zero słońca, niestety. Już brakuje trochę tego słońca, mogłoby przysypać, przymrozić i żeby było słoneczko, to będzie piękna zima. Ale chyba nie w Krakowie, bo tu oczywiście musi być mgła, musi być ponuro, brzydko, musi być smog. Jak do Kraków. Widzicie, jakie światło, jak jest ciemno. Muszę was rozjaśnić. Mam dzisiaj tak w ogóle tą bluzkę z H&M-u, S-kę, w rozmiarze S. I jest ona dobra. Może troszkę prześwitująca, bo jak widzicie, tutaj biustonosz jest widoczny, ale jeśli chodzi o rozmiar, to jak najbardziej ok i jest taka właśnie, jaką chciałam. Teraz znowu jesteście prześwietleni. Ja już tego nie ogarniam. Naprawdę, światło dzisiaj jest... W zasadzie go nie ma. Może tak. Także chciałam wam tak po prostu wspomnieć, jakbyście pytali, bo jednak no, tamta była za duża troszkę i tak źle się w niej czułam. Poza tym tu też ramiona po prostu tak odstawały, więc kupiłam sobie właśnie S-kę. Zamówiłam online, bo nie było stacjonarnie, tak jak wam zresztą też wspominałam. I zamówiłam też sobie czarną wersję, ale czarnej jeszcze nie nosiłam. W każdym razie ta biała jest ok. Czarna pewnie będzie mniej prześwitująca, tutaj troszkę. Jednak troszkę widać, ale jak jest ładny biustonosz, to czemu by nie. Także taka bluzeczka, a ja lecę na shopping jedzeniowy. Ok, słuchajcie, tradycyjnie postawiłam was na kwiatku i zrobię wam... mały haul, w ogóle super, bo trafiłam na kuriera właśnie pod klatką i odebrałam sobie paczkę z tej Zebry, o której wam już mówiłam. A jeśli chodzi o moje zakupy, kupiłam sobie świeże, chyba świeższych nie mogłam kupić bułek, bo jeszcze były mega gorące, jakie brałam. A one są bardzo dobre, bo są dosyć długo świeże. Jakąś szynkę wzięłam, pasztet wzięłam z pomidorami. Ostatnio mi zasmakował właśnie ten z pomidorami. Wiem, że to jest tutaj nic specjalnego, nie ma w tym paszycie, ale dobrze wiemy, że je lubimy. Wzięłam też margarynę, bo już mi się kończy i nie wiem, czy by mi starczyła na dzisiaj. Wzięłam też taką czekoladę do picia na gorąco z Wedla. Nie wiedziałam w ogóle, że Wedel ma takie czekolady i dzisiaj zauważyłam, w Stokrotce byłam, więc wzięłam na próbę takie dwie saszetki. Ja tej czekolady już dosyć dużo próbowałam, no tej właśnie jeszcze nie, więc mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsza niż te inne. Rachunki. Wzięłam tutaj trochę tych ziół. Wzięłam koperek, pietruszkę i cebulkę. Taką dymkę. Tak się ona chyba nazywa. Wzięłam kubusia. Dawno nie piłam go, a lubię. I wzięłam tą wersję z maliną. I chyba ostatnia rzecz to jest awokado. Było akurat na przecenie. Więc wzięłam, bo generalnie awokado jest dosyć drogie. Nie wiem czemu, bo jest pyszne, ale może dlatego. Jest takie drogie. No, w każdym razie było na przecenie, więc wzięłam i w sumie tyle. Byłam jeszcze na poczcie, musiałam zrobić zwrot. Znaczy nie musiałam, ale chciałam. Zwrot jednej rzeczy, bo po prostu nie jest mi potrzebna jednak. No i tyle. Odpakujemy sobie teraz tą paczuszkę, bo mam tutaj naprawdę fajne skarby, a szczególnie jestem bardzo ciekawa jednej paletki, którą zamówiłam, więc otwieramy. Ok, już otworzyłam tą paczkę i rozpakowałam z tej folii bąbelkowej, żeby tutaj nie szeleścić wam. No i słuchajcie, co ja tutaj dostałam, bo w sumie te produkty no, są właśnie do tego live'a, którego dzisiaj będę robić na kanale. Ja sobie to może powyciągam, ale najbardziej jestem ciekawa tej paletki z Affect Naturally Matte.
Zaraz sobie ją otworzymy. Może na końcu, jak już wiecie, pokażę Wam wszystko. Tutaj mamy paletę rozświetlaczy z Revolution i też jestem jej bardzo ciekawa, chociaż tutaj mamy takie bardzo ryzykowne kolory, typu właśnie ten fioletowy, czy bardzo taki biały, ale myślę, że te tutaj będą fajnie się sprawdzać, ten różowy też może być spoko. Dalej mam nowy tusz z L'Oreal, on jest chyba właśnie z tych takich nowszych wersji, nowszych wydań, bo jeszcze tak mało kto go ma i mało kto go testował, także ja sobie dzisiaj go przetestuję. Następnie korektor, który prawdopodobnie i podobno jest bardzo podobny do korektora z Catrice, a ja z Catrice uwielbiam ten korektor, kamuflaż, nie kamuflaż, liquid. Jakiś tam, wiecie, o który chodzi na pewno. Dlatego też właśnie chciałam przetestować ten. Może akurat będzie fajnym zamiennikiem. Dalej mam dwa foliowe cienie z Paeze. I te akurat kolorki były testowane przez Maksineczkę. I ja właśnie te też chcę przetestować. To jest kolor, już Wam mówię. O ile do tego dojdę. O, Copper i Jasper. To są te dwa kolorki i mam nadzieję, że też będę potrafiła z nimi pracować, bo jednak, wiecie, folie są trochę takie niby łatwe, niby nie w użyciu. Dalej mamy róż i to jest róż taki też w kolorze, mi się wydaje, znowu zapieczętowany, więc Wam nie pokażę dokładnie. To jest kolor 10, ale to nie jest taki typowy róż. Ja bardziej wolę takie róże typu brzoskwinie, takie cegły, coś takiego, więc myślę, że ten też taki będzie. Dalej wzięłam taką bazę wygładzającą z Max Factora, nigdy nie miałam baz z Max Factora, więc też sobie przetestuję pierwszy raz. I coś do ust, to jest akurat L'Oreal 001 Silencio, tak się nazywa ten kolor i no zobaczymy, jaki będzie. O, to się odkręca. Aha, bo on jest ten, wiecie co? To jest w takiej gąbeczce. Dosyć ciekawy produkt. No zobaczymy, przetestujemy. I jeżeli no byliście na tym live, to na pewno będziecie mieć już opinię, że tak powiem, tego, tych produktów wszystkich. Ale jeżeli nie, to na pewno będę Wam gdzieś tam po kolei pokazywać i mówić, opowiadać o tych produktach tutaj na YouTubie. Bo na pewno będę ich używać dłużej, nie tylko dzisiaj. I chcę jeszcze otworzyć tę paletkę. Hej, mam już ją wyciągniętą z folii. I wow, ale ładne kolorki. Takie moje, słuchajcie. Mam nadzieję, że będą napigmentowane. To jest w ogóle moja pierwsza paleta z Affect, a podobno jest dobra. Więc się przekonamy. Myślę, że dzisiaj sobie zrobimy taki ciemniejszy trochę ten makijaż. Ale też nie chcę szaleć, bo może nie wyjść, więc zobaczymy. W każdym razie kolorki są naprawdę spoko i myślę, że każdego można spokojnie używać na dzień, w sensie na co dzień, na takie dzienne makijaże. Super. Ok, wiem, że lubicie, jak pokazuję Wam, jak gotuję coś. Coś takiego normalnego, więc tu się parzy ryż. Parzy się? Coś tam się parzy. A tutaj mam w takim małym ronderku, stwierdziłam, że zrobię dzisiaj w takim rondelku, nie będę wyciągać patelni, tym bardziej, że wiecie, nie robię tego jakoś bardzo dużo, więc mam tutaj kurczaka z solą i pieprzem i dodałam jeszcze cebulki troszkę. Tutaj się kroją zioła. Słuchajcie, zapach koperku uwielbiam, ja uwielbiam koperek i w lecie to po prostu każde danie musi być z koperkiem, jak jest taki, wiecie, świeży i tak dalej. Aha, ktoś dzwoni. Więc nie wiem, na czym skończyłam, w każdym razie tutaj mam pokrojone zioła, pietruszka właśnie, trochę tej cebulki, koperek, dodam sobie zaraz śmietany, trochę tej śmietany dodam, bo chcę, żeby to było, wiecie co, takie lejące się, w sensie, żeby ten sos był taki rzadszy niż taki bardzo gęsty. No i oczywiście jakieś przyprawy, tutaj nie wiem, jakiś czosnek dodam, co jeszcze dodaję przeważnie, no sól, pieprz, to wiadomo. I sobie pogrzebię tutaj po tych moich przyprawach, może mi coś wpadnie, że wiecie, że będę mogła to dodać do akurat tego sosu. Także sos bardzo naturalny, polecam. Na pewno lepszy niż te z torebki, takie gotowe sosy. To na pewno. I zdrowszy. A w międzyczasie tutaj jeszcze sobie podgotuję właśnie ten sos. Już dodałam tą śmietanę, wymieszałam z ziołami i poczekam, aż on się troszkę zagęści. Posprzątałam, moi drodzy, nie nagrywałam dla Was nic, bo po prostu chciałam to jak najszybciej zrobić i skończyć. I teraz biorę się za paznokcie chyba, bo no jeszcze właśnie po tym sprzątaniu teraz to już w ogóle. Jeszcze myłam naczynie i tak dalej. Wszystko fajnie, jeśli chodzi o takie zwykłe lakiery,
Ale to, że one się w ogóle nie trzymają, tak wiecie, przynajmniej 2 dni, żeby ładnie wyglądały. U mnie nie. U mnie nie. Jeszcze będę. Znaczy, te zrobiłam tak na szybko bardzo, więc nie dziwię się też, że one. znaczy, odpadły. Odpryskują tak szybko. W każdym razie spróbuję zrobić dzisiaj je tak porządniej. Może jakoś tak. Tak topem ładnie zalać i tak dalej. W każdym razie, no to nie jest hybryda. To na pewno nie jest hybryda. Ale robię sobie przerwę. Może na święta sobie zrobię, musiałabym sobie zamówić ten flexi, cały flexi żel, czy acryl żel z Neonail. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy go zamówię, czy też nie, bo stacjonarnie, jak się pytałam, to ta tubka 30 ml tego flexi żel, ona kosztuje chyba 70 albo 90 zł, więc na pewno bym tyle nie dała, tym bardziej, że nawet nie wiem, czy mi się sprawdzi. A na stronie online Neonail widziałam taki zestaw już za 50 zł. Tylko nie wiem właśnie jaka ta tubka była, pewnie mniejsza jakaś, ale był tam zestaw razem z tymi takimi formami do robienia paznokci, więc zobaczymy, czy uda mi się zamówić przed świętami, czy też nie. Także ja się biorę za te paznokcie. Będę dzisiaj też montować dla Was film z tymi sukienkami, które dzisiaj nagrałam, bo chcę, żeby on wszedł jutro na kanał. Więc mam jeszcze 2,5 godziny przed live'em, więc mam nadzieję, że uda mi się to wszystko zrobić. Znaczy, no, tylko chodzi mi o te paznokcie i o ten montaż, więc biorę się pierwsze za paznokcie, żeby one fajnie wyschły przed live'em właśnie, a później będę sobie montowała. Filmik dla Was. No. No moi drodzy, jeżeli ktoś ma błyszczące płytki w mieszkaniu, w domu, to nie pozostaje nic innego jak ręcznik i płyn do mycia szyb, bo niestety, ale jak umyłam, znaczy w ogóle jak za każdym razem jak myję podłogę tutaj zwykłym takim mopem, jak myję panele, no to pełno zacieków i w ogóle śladów zostaje, więc później idzie w ruch ten oto zestaw. Nie ma innego wyjścia. Paznokcie zrobione, zmontowany film. Oglądam teraz jakieś vlogmasy tam, które sobie lecą. A ja słuchajcie, idę zmywać makijaż, bo za pół godziny zaczynam live'a, w którym będę robić makijaż, więc muszę ten swój minimalny dzisiejszy zmyć po prostu. Jeszcze czekam, aż się tutaj. O, przesłało się, super. Także zamykam laptopa i. Chwyciła mi się bluzka. I idę się ogarnąć, muszę sobie tutaj poukładać wszystko. Oczywiście lampę muszę wziąć jakąś, bo ciemno już jest, już jest w ogóle noc, więc ma prawo być ciemno. Wcześniej nie miało prawa być ciemno, ale też było. W każdym razie idę się szykować. Troszkę zaczyna mnie stres chwytać, bo nie wiem, jak to wyjdzie wszystko. Chciałabym, żeby to wyszło w miarę szybko, ale wiecie, robienie makijażu i ewentualne odpowiadanie na pytania. To może trochę potrwać. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Mam nadzieję właśnie, że sprawnie. Także ja lecę zmywać makijaż i ułożymy sobie tutaj lampę i muszę jakieś w ogóle ogarnąć, żeby to jakoś fajnie tu sobie wszystko ułożyć, telefon i tak dalej. Także biorę się do roboty. Okej, moi drodzy, tak to wszystko wygląda. Trochę nawet bardzo amatorsko. O, jeszcze tutaj mam te. Muszę sobie wziąć patyczki, gdyby mi się coś nie udało. Tam są wszystkie kosmetyki, które będę używać. Lustro, telefon i podstawka na telefon. I tutaj mam pufę, mam jeszcze stolik. Będę siedzieć na poduszce, bo jestem za nisko. No i tutaj lampa, tam z tyłu oczywiście pranie, także. No, widzicie, jaki jest backstage wszystkich live'ów i też filmów, bo czasami też się tak nagrywa filmy na YouTube, to nie jest tak kolorowo, jakby się mogło wydawać. A ja się zabieram, słuchajcie, za takie, wiecie, przygotowywanie psychiczne trochę, bo za 20 minut wchodzę na żywo na profil, gdzie jest ponad 100 tysięcy obserwujących, więc chyba to mnie najbardziej tak stresuje, że właśnie tyle ludzi tam będzie. Bo tak to jeśli chodzi o live'y, no to wiecie, ja już robiłam trochę live'ów, więc tym się akurat nie stresuję. No tylko tą ilością osób tego jest, no to ta ilość jest przerażająca. Także ja tutaj wchodzę, skarpetki pod kolor i będziemy zaraz prowadzić live'a. Okej, moi drodzy, jestem już po. Zrobiłam makijaż, mogę Wam też pokazać tutaj w lampie. Troszkę stresu było, ale w sumie nie, więc jest dobrze. Słuchajcie, czego ja dzisiaj użyłam, jeśli ktoś nie oglądał live'a, a szkoda, to
to. Przede wszystkim chciałam wam powiedzieć o tej paletce, bo jej byłam właśnie najbardziej ciekawa. No cieni użyłam 3 dzisiaj i są naprawdę spoko, bardzo fajnie się blendują. Nie są takie aż za bardzo napigmentowane, że jak nałożycie je, to sobie zrobicie plamę. Więc to jest dosyć duży plus, jeśli chodzi o te cienie. Będę je testować na pewno, więc będę wam dawać znać. Oczywiście te folie z Paese. Mam też właśnie jedną folię dzisiaj na powiekach i jest to kolor Copper 304 i to jest właśnie ten odcień, przepiękny odcień, nałożony na sucho, więc jak na mokro go nałożymy, to w ogóle będzie bomba. Z czego jestem zadowolona jeszcze? Z tego tuszu, bardzo fajnie tuszuje, bardzo fajnie rozdziela, wydłuża rzęsy, także pozytywnie zaskoczona, jak najbardziej ok. I co ciekawe, to jest jakiś taki zmienny, że można go sobie tak ustawić, chyba chodzi o wygodę po prostu malowania rzęs. Nie wiem, na czym skończyłam, bo mi się karta skończyła, w sensie pamięć, już nie miałam pamięci, musiałam sformatować ją. W każdym razie, chyba mówiłam o tuszu do rzęs. Naprawdę spoko jest. Także dalej, paletka rozświetlaczy z Revolution, też super. Czy wy to widzicie? Ten glow, tak, to jest wszystko uzyskane właśnie tą paletką, chyba dokładnie tymi dwoma cieniami tutaj. Świetna jest, świetna. I też w kącikach oczu mam właśnie tą paletkę, różne tam odcienie, bo już kombinowałam trochę. No i co? Reszta kosmetyków jest jak najbardziej ok. Ta baza z Max Factora w ogóle taka jest śliska, wow, wow. Nie wiem, czy to będzie, wiecie, jakoś oddziaływać na podkład czy coś, ale fajnie się nakładało podkład, tak szybko w ogóle nałożyłam go, więc może właśnie przez tą bazę. Spoko, naprawdę, nie ma kosmetyku, z którego nie byłabym zadowolona. Może, moi drodzy, ja teraz składam już tutaj ten bałagan, zjem sobie coś, zjem sobie jakąś kolację, stres już minął, znaczy no, tak jak mówię, nie byłam jakoś zestresowana, więc spoko, mogę prowadzić takie live'y jeszcze nie raz, nie dwa, zobaczymy. No i co? Będę się z wami żegnać, już będę kończyć tego vloga, bo materiału i tak mam już sporo. Nie wiem nawet ile, ale pewnie sporo. Mam nadzieję, że wam się vlog spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Zapraszam. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki. Pa, pa.